Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Maria kochała życie. Ona cieszyła się tym, co było, między innymi weselem. Zawsze była macierzyńska wobec tych, którzy o czymś zapomnieli, zajęci sobą i tylko tym, co mają od siebie wzajemnie otrzymać. Ona nie potrafiła być pośród nich jedynie dla własnej radości. Uważna, spostrzegawcza, wrażliwa, mająca oczy szeroko otwarte, szczególnie oczy serca. Co to jest miłość? To jest uważność, spostrzegawczość, wrażliwość, otwarte oczy serca. Dlatego zobaczyła brak. Zobaczyła, że nowożeńcy nie mają wina na weselu. Radość, jaką przeżywamy, przesłania nam na jakiś czas te braki, które nosimy w sobie my lub ci, którzy są z nami. Nie możemy ciągle myśleć o własnym czy innych niedorastaniu. Określone braki pozbawiają nas poczucia radości, szczęścia czy dobrego samopoczucia. Ciekawe, że to Maryja zauważyła problem w czasie wesela. Ona zwraca uwagę na zaistniałą sytuację, która może się skończyć skandalem. Jej rolą jest uwrażliwianie człowieka na to, co ważne. Zauważmy, że Maryja budzi wewnętrznie młodych w ich radości i w ich beztrosce. Czasem można dać się tak jakoś zasugerować: jest dobrze, wszystko jest dobrze. Ale pamiętajmy, że po radości przychodzi smutek. Po smutku może przyjść radość. I kiedy jest czuwanie, wówczas człowiek jest przygotowany na tego rodzaju zmiany. Przeżywając radość i wesele, nie można zapominać o potrzebach tych, którzy są obok. Nie tylko to, co jest moje, ważne, ale ważne jest także to, co dla moich bliźnich w domu, w pracy, w sąsiedztwie jest istotne. My żyjemy o tyle, o ile nie tracimy pamięci i dobrej, głębokiej wrażliwości na to, co najważniejsze. A co jest najważniejsze? Najważniejszy jest Bóg. I ważny jest człowiek, do którego każdego dnia On nas posyła. Istotne jest to, aby w czasie radości i wesela umieć się napełniać, gdyż po nim może nastać smutek i zniechęcenie. Czas radości jest czasem dla umocnienia ducha, aby nie poddać się zwątpieniu,
gdy pojawi się zniechęcenie. Przeżywając to, co jest teraz, umacniamy się na to, co będzie później. Ten wewnętrzny klimat, jaki towarzyszy naszym przeżyciom, nie zawsze musi być przez nas postrzegany czy też rozumiany jako korzystny. I to, co jest takie charakterystyczne w życiu duchowym, że rozwijamy się zarówno w smutku, jak i w radości. Tam, gdzie jest smutek, gdzie są porażki, niepowodzenia, nasze życie duchowe nadal się staje, ono się rozwija. Okazuje się, że idziemy w stronę Pana Boga zarówno wtedy, kiedy panujemy nad problemami, w znaczeniu rozumienia ich, rozwiązywania, jak i wtedy, gdy wszystko w nas i wokół nas, gmatwając się, wprowadza nas w poczucie całkowitego chaosu. Przychodzą takie chwile. Człowiek potrzebuje co jakiś czas wewnętrznego przebudzenia, którego celem jest pozyskanie świadomości o tym, co jest, co się ze mną teraz dzieje, gdzie ja się znajduję. Gdy pojawia się świadomość czegoś, przychodzi też troska o coś lub o kogoś. My często nie jesteśmy świadomi, że ktoś cierpi, że komuś jest źle z naszego powodu. Być nieświadomym to być oderwanym od rzeczywistości. I nie przeżywając życia świadomie, nie możemy o nim mądrze decydować. Musiało zabraknąć wina, byśmy mogli zrozumieć, że przychodzi czas, kiedy ludzka radość powinna przemienić się w radość większą, głębszą, odnoszącą się do Pana. Jeśli radość ma człowieka czynić dojrzałym, rozsądnym, mądrym, powinna być przeżywana z Bogiem. Wszystko, co przeżywamy z Bogiem, prowadzi do stawania się mądrym, rozważnym, uważnym człowiekiem. Zauważmy, że radość ludzka jest wstępem do odczuwania niedosytu w radowaniu się, a tym samym prowadzi do szukania jej więcej. Człowiek nie może dać nam więcej radości niż daje. Nie jest w stanie. A my odczuwamy w naszym sercu właśnie to pragnienie radości głębszej. Kończy się wino uczynione przez człowieka. Kończy się tym samym radość pochodząca od niego. Czasowa, ograniczona, uzależniona od kogoś albo od własnego dobrego samopoczucia, ludzka radość. Kiedy patrzymy na postawę Maryi w tej perykopie ewangelicznej, dostrzegamy, że bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, z kim rozmawiać w sytuacjach trudnych. Maryja staje przed synem. Nie namawia do tego młodych, nie posyła któregokolwiek z uczniów Jezusa, aby mu powiedział o problemie. Osobiście angażuje się w rozwiązanie tej trudności. Życie to prawie same małe problemy. Jeśli ktoś okaże mi dobroć, wtedy, kiedy się zagubiłem, posiadł moje serce i często na całe dalsze życie posiadł moją wdzięczność. Cokolwiek Jezus czynił, czynił to w atmosferze miłosierdzia. Gdy jesteśmy miłosierni i wczuwamy się w uczucia innych, jesteśmy prawdziwie chrześcijanami. Wczuwać się, a to oznacza przeżywać z innymi. Człowieczeństwo i chrześcijaństwo spotykają się na skrzyżowaniu miłosierdzia i wrażliwości. Boga nie znajdujemy w abstrakcji, ale w serdeczności ludzkich spotkań. Wczuwać się, to czynił i nadal czyni Jezus ze swoją matką. Możemy się do nich
dołączyć z naszym wczuwaniem się.